Hello, I wonder if you three could do something for me. This Halloween will be my 500th death day. Tomorrow I'm holding a party down in one of the roomier dungeons. Friends will be coming from all over the country. It will be such an honor if you, Mr. Weasley, and Miss Granger would attend. Perhaps you could mention to Sir Patrick how very impressive and frightening you find me. It may help me to get into the Headless Hunt. I'll see you all tomorrow down in the dungeons. Cheerio! A death day party? There can't be many living people who can say they've been to one of those. I've never heard of a death day party before. Sounds dead depressing to me. The race for the house cup continues. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor are in the lead on house points. The race for the house cup is heating up. Hermione and Ron are already at my death day party. Come on, Harry, you don't want to be late. Yes, I'll see you in the dungeons. Be quick. You don't want to miss the celebrations. No, w końcu mogę się odezwać po tej dosyć długiej cutscence, plus jeszcze przy okazji podliczeniu punktów dla Gryffindoru i ogólnie punktacji. No jak widzimy, na razie to my jesteśmy na czołówce, dlatego że my mieliśmy ponad 400 punktów. No obecnie mamy punkty wyzerowane, wiadomo o co chodzi. No i w końcu poruszymy wątek, który nie był poruszony w ogóle w wersji pecetowej, czyli przyjęcie bezgłowego Nika, mianowicie te urodziny jego, które powinny mieć miejsce, ale nie miały z jakiegoś powodu w wersji na PC-cie. I z tego co robiłem research, to póki co wersja na PS1 jest jedyną wersją, która poruszyła ten wątek, nie licząc książki. Tak więc jest to dosyć interesujące. A teraz pójdziemy do portretu grubej damy. Wattlebird! Na razie mi się póki co nie śpieszy, żeby iść tam na to przyjęcie, bo ja chcę jeszcze mimo co tę czasówkę poprawić. Dlaczego w ogóle to jest ten zdjęcie Nory? Tak tylko się zapytam. Nie, żebym się chciał czepiać. Did you know that if you eat a chocolate frog, you get back stamina? Yes, Colin, I do. Okej, dobra. Aha, czyli nie mogę tego tutaj powtórzyć. A, bo myślałem, że mogę powtórzyć. Dobra, to mam jeszcze inny pomysł. To zrobimy sobie tą czasówkę. Raz jeszcze tylko będę musiał wybrać się tam w te rejony, gdzie siedzi sobie Lockhart. Tak więc będziecie musieli dać mi dosłownie sekundkę. Bez głowy Nick poszedł tam na wprost, ja będę pamiętał, że on idzie na wprost. Więc teraz lecimy z Koksem. Raz jeszcze trzeba będzie tą czasówkę powtórzyć. Bo ja chcę, mówię, pobić rekord, w szczególności, że za pobicie rekordu jest karta czarodziejów. Więc no, a jako że robimy 100%, no to nie mogę tak łatwo karty, jak to się mówi, ominąć. Tak więc widzimy się za niedługo.
No, jestem z wami z powrotem. 58, kurde, to jest dopiero ładny wynik. Quite excellent. Well done, Harry. I knew you'd be the first to get to my class. I don't seem to have any signed photos on me at the moment, but have this Defense Against the Dark Arts race cup instead. A word to the wise, Harry. Arriving on time is an important lesson in itself. No kurde, elegancko. Dobra, skoro mamy to już zrobione, skoro udało nam się pobić ten rekord, to teraz sprawdźmy, czy dostaniemy tą kartę, ponieważ ona powinna być teraz w dormitorium na nas czekać. Tak tylko chcę Pragrę przypomnieć, że powinno mieć coś takiego miejsce. Ale czy będzie miało to miejsce? Zobaczymy. Chwila prawdy, moi drodzy. Jest! Godric Gryffindor. Godric Gryffindor. To już nawet wiem, co, jaki będzie opis tego. Godric Gryffindor, Hogwarts co-founder, gave his name to a Hogwarts house. Dokładnie. Jeden z czterech domów nosi jego nazwisko. Tak więc to jest opis, który powinniśmy wiedzieć odnośnie Godriga Gryffindor. I teraz możemy już lecieć dalej z fabułą. Trzeba było po prostu to poprawić, bo my chcemy robić od razu 100%. Tak więc będziemy teraz lecieli przez pełno korytarzy, aż dojdziemy do lochów, ponieważ w lochach jest przyjęcie urodzinowe bezgłowego Nika. I mówię, cały czas mnie zastanawia, dlaczego ten wątek został pominięty. Come on, Harry, you don't wanna be late. Czemu ten wątek został pominięty w wersji na PC-ta? To mnie bardzo szczerze zastanawia i trochę dziwi, bo to jest dosyć istotny wątek. Szczególny... At my party there's maggoty haggis, fairy green cheese and a tombstone cake. Delicious, eh? This way, Harry! Boże święty, przestań tak dużo gadać, no nie? Wasn't that nearly headless Nick, the Gryffindor house ghost? Yes, Colin, it was. It's brilliant here, isn't it? Jak nie jeden, to drugi dużo gada, bez kitu. Więc mówię, zastanawia mnie, dlaczego ten wątek w wersji na PC został pominięty kompletnie. No skoro w książce był, w wersji na PS1 jest, to czemu nie mogli tego dać do wersji PC-towej? Nie wiem, to jest dla mnie bardzo zastanawiające, powiem wam szczerze. I swoją drogą, drzwi, które nigdy nie będą otwarte, nie wiedzieć czemu, oraz drzwi, które może będą otwarte, kto wie. This way, Harry. Cały czas gadasz to samo, bez kitu. A dlaczego kurde tutaj wyjebali drzwi do lochów? Czemu coś takiego zrobili? Halo, ta zmiana mi się bardzo nie podoba. Drzwi powinny tutaj być do lochów. I have a special Death Day speech prepared. This way, Harry. No, drzwi do lochów powinny być, więc dlaczego ich nie ma? Halo, co to ma znaczyć? Nie podoba mi się to bardzo, powiem wam szczerze. Bo... A co jeżeli na przykład jakiś troll jest w lochach? I really do think that this will be a death day to remember. This way, Harry. No co jeżeli jakiś troll jest w lochach i co teraz? No i może sobie wyjść, kiedy chce w sumie. Uuu, bezgłowy Nick to cheater! Uuu, niedobrze! Ej, ten ekran ładowania mi się nawet podobał. O! Jak nie kurde... Ten bezgłowy Nick, jak nie Colin, to teraz jeszcze i Rytek musi mi wchodzić zdanie. No pewnie, czemu by nie? Dobra, co tutaj mamy? Potion class. Potion class. A czemu kurde lekcja tych eliksirów jest zamknięta? Halo, a ja może bym chciał pójść się nauczyć coś o eliksirach? Nie podoba mi się to. W każdym razie teraz będziemy mogli kurde przetestować nasz czar na ślimakach. Czyli dokładnie incendio. Znaczy nawet nie musimy testować, bo przecież ostatnio na lekcjach zielarstwa mieliśmy praktykę z tym czarem.
Więc co ja tutaj, kurde, za pierdziele za farmazony? Oj, kurde, to chyba już starość w tym momencie, bo już chyba, kurde, starcza demencja we mnie wchodzi. I zapominam, kurde, podstawowych rzeczy. No ale a propos, nie wiem, chociażby lekcji z Lockhartem, no to pamiętam, że za dzieciaka miałem problemy z ustanowieniem rekordu, jeżeli chodzi o rangę A. Co za tym idzie, miałem problemy, żeby zdobyć od razu za pierwszym razem tą kartę, więc musiałem... No więc musiałem, wiecie, troszeczkę kombinować, jeżeli chodzi o to. Tak tylko mogę od siebie powiedzieć. No ale sam jakby ten poziom, nie wiem, nie sprawiał mi jakiegoś większego problemu, powiem wam szczerze. To był całkiem przyjemny poziom, właśnie ten, który teraz robimy w lochach. Ogólnie soundtrackowo, jak i graficznie ładnie nawet wygląda. Jest taki dopracowany, muszę powiedzieć. Nie powiem, że jest lepszy od wersji PC-towej, bo wersja PC-towa w mojej opinii zrobiła ten poziom nieco lepiej. Ale jest całkiem fajny, solidny i przy okazji jest takim fajnym czasoumilaczem, to mogę od siebie powiedzieć. I Eluvina, gościu. W ogóle, miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest Store Room, a z tego, co dobrze pamiętam... Z tego, co dobrze pamiętam, to Store Room chyba oznaczało magazyn? O ile dobrze pamiętam, więc taki śmieszny magazyn, w którym kręci się irytek i w zasadzie... Dużo ślimaków, ale no ja się tam nie będę czepiał, no bo... Czemu mam się czepiać takich rzeczy? Mógłbym, ale po co? Po co? Po co to komu? Po co się tak czepiać? I też fajne jest to, że inne duchy poza tym bezgłowym nikiem tutaj są, no nie? Co pokazuje jednak, że kurde ten bezgłowy nik to troszeczkę tych kurde przyjaciół ma, kurcze pieczone. Skoro tyle osób przyszło na jego przyjęcie, nawet sam Irytek jest... interesujące. O, i to jest w ogóle to światło, które tutaj pada, to bardzo mi przypomina ten ekran ładowania z wersji PS1-kowej komnaty, kamienia filozoficznego. Ja wiem, że ja dużo, kurde, komentuję tych ekranów ładowania i tak dalej. Wiem, że kogoś może to irytować, ale autentycznie, niektóre zdjęcia są naprawdę, kurde, creepy i tam jakby ktoś chciał się pobawić w jakieś, kurde, nie wiem, przeróbki tych ekranów ładowania, to mógłby naprawdę coś tam powklejać takiego, że no byłoby, no kuźwa, creepy w chuj, nie? Ja mówię po raz kolejny, to, że ja coś takiego komentuję w taki, a nie w inny sposób, to wygląda... Bardziej z tej perspektywy, że ja za dzieciaka się też bałem tych ekranów, bo te ekrany obecnie, które teraz widzę, one może aż takie creepy nie są, jak kiedyś mi się wydawało, że są creepy. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jakby ktoś naprawdę bardzo chciał się pobawić w przeróbkę tych obrazków, no to mógłby tam jakieś schizowe rzeczy powklejać i wyszłoby, że zaraz kurde, o Harry Potter to jednak nie dość, że dla niektórych to oczywiście gówniana gra pod względem graficznym, to jeszcze kurde creepy gra na dodatek. I w ogóle fajne jest to, że tutaj pająki se chodzą po podłodze. Takie, wiecie, to są kuźwa małe detale, ale jednak cieszą oko. Nie będę tego ukrywał. Dobra, tak więc teraz tak. Skoro mamy tu już ogarnięte, to może przeczytajmy ten znak. A, czyli to jest po prostu znak, który prowadzi nas właśnie do tego przyjęcia bezgłowego Nika. Okej. Warto wiedzieć. Pozbierajmy sobie fasolki, bo czemu by nie? A co tu jest? A, tu jest chyba jakaś tekstura, kurde. To trochę jak pajęczyna wygląda, nie żeby coś. No i elegancko, kurcze pieczone. Bardzo ładnie. A to fioletowe to jest jakaś, kurde, nie wiem, lawa albo... Znaczy, nie powiedziałbym, że to jest lawa. To jest jakiś, kurde, woda z jakimś kwasem, więc... Lepiej uważać, no. W dużym skrócie lepiej uważać. Okej, więc lecimy na przyjęcie bezgłowego Nika. Blimey, Harry! Where have you been? We've been waiting ages for you!
Let's go, Harry. You can make it, Harry. May I recommend the mouldy bread and the stinking salmon? Watch out for Peeves, Harry. He's in one of his mischievous moods. Feel free to mingle, Harry. Ron and Hermione are around here somewhere. Happy Death Day, Nick. I think Ron has a present for you. I'll go and tell him to bring it over. Table, Harry. Use your knockback jinx to get the prison back. No to lecimy. Czas na, kurde, konfrontację z Irytkiem. Która swoją drogą jest dosyć prosta. Tylko na razie ja niestety się nie popisałem, bo we mnie, kurde, banano bumerang wrzucił. No i wystarczy po prostu jego atakować. Oczywiście różdżką. To jest cała konfrontacja z nim. No nawet specjalnie, kurde, czeka, żebyś go, kurde, zaatakował, tak więc no niezły z niego dzban. No dobra, teraz w tym momencie trochę ja się nie popisałem. Ale czym on będzie znowu granatem, tak, bumerangiem chciałem powiedzieć, rzuca. A, on myśli, że jest zabawny i we mnie trafi, wiecie, w taki, a nie w inny sposób. Ale spokojnie, dojedziemy gościa. Konfrontacja z nim nie jest jakaś, kurde, super trudna, to wam mogę od razu powiedzieć. Jak sami widzicie, to ona tylko na tym polega. Trochę mi to przypomina tą konfrontację z wersji PC-towej Komnaty Tajemnic. No ale no nie oszukujmy się, walki z Irytkiem właśnie w taki sposób wyglądają, nie są jakieś super skomplikowane. Nawet w Więźniu Azkabanu, kurde, walka z Irytkiem jest taka... Pozostało naprawdę wiele do życzenia. Wiecie, ja jakby rozumiem, że musi to być jakby w końcu jakiś łatwy boss i tak dalej. No ale no kurde, no nie oszukujmy się, to jest za proste wręcz, ta walka z nim. O, jeszcze teraz bagietą, kurde, we mnie chce rzucić. No i dawaj, 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 dawaj. To niezły, kurde, Irytek. To niezły Irytek. Peeves, give Ron back his present. Let me dare you. The voice was growing fainter, and Harry was sure it was moving away, moving upwards. He began to run, his stomach lurching. Something was shining on the wall ahead. Harry approached slowly, squinting through the darkness. Mrs. Norris, Filch's cat, was hanging by her tail from a torch bracket. She was as stiff as a board, her eyes wide and staring. Foot-high words had been daubed on the wall above the petrified cat. Harry shuddered as he read them. The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. Before Harry could leave, several people appeared in the corridor.
When Filch saw Mrs. Norris, he screeched accusingly at Harry. You've murdered my cat! You've killed her! And then Draco Malfoy shouted out to everyone gathered. Enemies of the air, beware! You'll be next, mudbloods! Professor Dumbledore calmed everyone down and sent them all to bed. Ron reckoned that he had an idea who the heir of Slytherin was, and both he and Harry went to meet Hermione in the library.